Jak to się stało, że troszeczkę odpuścił pan muzykę na rzecz właśnie żel artu? Bo ja nie odpuściłem muzyki. Wręcz przeciwnie, właśnie tydzień temu oddałem, mogę to już publicznie powiedzieć, oddałem nagraną kompozycję do tekstu pana Tadeusza Różewicza pod tytułem Włosek poety, co będzie hymnem książki. Hymn książki dla UNESCO. Natomiast żelard jest moim zajęciem, które traktuję śmiertelnie poważnie, dlatego, że raz, że warto, z drugiej strony, że to jest kontynuacja mojego prawdziwego zawodu, czyli zawodu architekta, bo ja jestem architektem z wykształcenia, a po trzecie, że żelart jest rzeczą na tyle nieznaną w Polsce, a przynajmniej był jeszcze przed kilkunastoma laty, że sądzę, że należy kontynuować rozpoczynać nowe cykle i nawet jeden z cykli jakoś tak kilka lat temu, kiedy miałem wątpliwości, nazwałem Sensy byty Mary. Te trzy obrazy, które tutaj Państwo są, to mniej więcej to jest tak, to przedstawicielstwo Sensy byty Mary, co znaczy, że zadałem sobie pytanie, czy jest sens kontynuować żel art, więc chyba jest sens. A jeśli sensem jest kontynuowanie żel artu, to być może pojawi się wtedy sfera budżetowa, czyli się pojawi możliwość bytu. Natomiast jeśli ani nie będzie sensu, ani bytu nie będzie, to pozostaną mój mary i jak mówi mój znajomy portier, dobre i to. Jest pan człowiekiem renesansu. Pisze pan muzykę, właściwie pisał pan dla Anawy, potem muzyka filmowa była opera. Co jeszcze? No był poemat symfoniczny Harfy Papuszy, były spektakle takie, które były z pogranicza spektakli telewizyjnych, a trochę jakby happeningów, no i takie różne działania. Ale nie chciałbym się za bardzo rozwijać, żeby mnie nie poniosło i żebym nie zaczął śpiewać w przypadku w Państwa towarzystwie, co byłoby towarzyskim uchybieniem. Ja zapytałem o muzykę nie bez kozery, bo mojemu pokoleniu kojarzy się pan przede wszystkim z zespołem Anawa, który no, dla nas jest czymś kultowym. Bardzo miło. Bardzo miło. Rzeczywiście moje początki to jest zespół Anawa z panem Markiem Grechutą i przez kilka lat żeśmy się tym zajmowali. O właśnie, i z panem Markiem Grechutą żeśmy zrobili w uzupełnieniu poprzedniego pytania musical Szalona Lokomotywa. To jest, to uważam, to jedno z chyba z lepszych kompozycji. Ale spotkaliśmy się dzisiaj, z zupełnie innej okazji. No właśnie, żel artu. Przejdźmy zatem do tej wystawy. Tak. Żel art, sztuka bardzo trudna, bo to są kropeczki. Teraz już nieco się zmieniło, od kilku lat się zmieniło, bo rzeczywiście troszkę pokutuje ta moja jakby instrukcja, że to wszystko kropki, to bardzo pracowite. Pracowite pozostało, natomiast w tej chwili korzystam z pomysłu nieopatentowanego mojego inżyniera, znajomego, który zalecił mi stosowanie i to już kontynuuję. Nawet można powiedzieć, osiągnąłem znaczną wprawę. Korzystanie z żelu przy pomocy strzykawki jednorazowej. Nie wiem, na ile Państwa słuchacze i na ile widzowie telewizyjni są w stanie ślady jakiejś obsceniczności, ale nie ma w tym obsceniczności, ale jeśli by padło pytanie, czy może Pan powiedzieć dokładnie, jaką technikę Pan stosuje malując żel art, to ja odpowiem. Kto z Państwa by mnie zapytał? No. To jaką technikę Pan stosuje? Współcześnie, żeby... Oczywiście współcześnie. Więc technikę, którą stosuję współcześnie, stosuję przy pomocy, albo inaczej, z rekomendacji mojego znajomego inżyniera, a więc posługujemy się, bierzemy jednorazową strzykawkę medyczną do robienia zastrzyków, którą wciskamy w obnażony tył
rozkręconego długopisu żelowego, a następnie powolnymi ruchami, nazwijmy je umownie dmuchanymi ruchami, z przedniej części żelowego długopisu wydobywamy żel niezbędny do pokrycia większych płaszczyzn. Bo jeśli bym dlatego te obrazy się zmieniają. Teraz tą techniką puentylistyczną bym tego nie potrafił zrobić. Natomiast tą techniką, którą Państwu zalecam, można robić większe płaszczyzny. I to jest w tej chwili, dlatego to się zmienia w figuratywność i tak dalej. Wspomniał Pan, że technika żelarki w Polsce jeszcze jest tak troszeczkę w powijakach. Mało kto ją zna. Dlaczego Pan zafascynował się tą techniką akurat? Ja się tym nie zafascynowałem, tylko ja na to przypadkowo zupełnie odkryłem to, co współcześnie oferują sklepy papiernicze, czyli te żele, absolutnie fenomenalna rzecz. Żele to są żele hinduskie, organiczne, które potem są poddawane technologicznej obróbce i przez Japończyków umieszczane w jednorazowych długopisach żelowych, a dystrybuowane przez Amerykanów. Taka jest ścieżka. Ze wszystkimi przy pomocy maili się porozumiewałem, stąd ta moja wiedza jest, ponieważ chciałem robić większe płaszczyzny, korzystać z większej ilości żeli niż te, które są umieszczone w długopisach żelowych. Więc obrazowo, mniej więcej chciałem pozyskać wiadro żelu. I z tym pytaniem zwróciłem się do Indian, to znaczy do Indii wysłałem mail. Oni mnie odesłali do Japończyków, a Japończycy do... Na ogół miałem pytanie, na razie nie ma takiej możliwości. Skończyłem w Nowym Jorku, też nie takie może się nie pojawiły. No i do dzisiejszego dnia sytuacja się o tyle zmieniła, że współpracuję z pewną firmą, która się nazywa firma Trodat. Oni dystrybują żelowe długopisy firmy Mitsubishi i korzystając z ich uprzejmości mam dostawy, jeśli tak mogę powiedzieć, po handlowemu. O. Jak długo trwa praca nad takim obrazem? Trudno powiedzieć. Ja poddaję to pod Państwa dyskusję. Proszę strzelać, a ja będę odpowiadał. No ile mniej więcej? No, na centymetrze kwadratowym kilka tysięcy kropek? Nie, to już jest robione techniką strzykawkową. Ja mówię o starej technice. A o starej technice? No kilkadziesiąt tysięcy, tak, kilkadziesiąt tysięcy. Ale musimy to przedzielić na pół, ponieważ ja też jestem muzykiem. Nie mam wprawdzie zacięcia do grania na perkusy, ale gram czasem na fortepianie, brzdąkam na fortepianie. W związku z tym opanowałem technikę malowania żelem stereofoniczną. To znaczy, nie. Więc to mi zajmuje połowę mniej czasu. Oczywiście zapytają Państwo, czy przesadzam z alkoholem. No, nie przesadzam z alkoholem. Raz przesadziłem z alkoholem i okazało się, że dobrze zrobiłem. Dlatego, że nie jest to wprawdzie zachęta, żeby żel artowi towarzyszył alkohol wyłącznie, wręcz przeciwnie, ale dla złamania tej nudnej części czasu, który poświęcam, proszę Państwa, mogę dzisiaj publicznie to zjawić. Więc po znacznej ilości wina czerwonego wydawało mi się, że, a nawet nabrałem pewność, że otrzymałem list. List, tajemniczy list, bez konkretnego nadawcy, natomiast ten list był nadany z nadmorza czerwonego. Trzeba dla ścisłości podać, że piłem czerwone wino. List był nadany z nadmorza czerwonego i w środku, czy na zewnątrz koperty, nie pamiętam dokładnie, był cytat z Biblii do Efezjan skierowany,
który słyszałem kiedyś przez kilkadziesiąt lat wcześniej, zapadł mi w pamięci. Nie wiedziałem, jak to z tego się wywikłać. Więc po nabraniu, po powrocie do formy normalnej, a więc nie nadzwyczajnej, zrobiłem cykl wędrówki po Morzu Czerwonym. 7 odsłon, dzień czerwony, dzień ugrowy, dzień turkusowy i tak dalej, z finałem. I żeby Państwa nie zanudzać opowieścią, aczkolwiek myślę, że ona jest fascynująca, miałem wystawę w Szczecinie niedalekim z tymi obrazami wędrówki po Morzu Czerwonym i na tą wystawę przyszedł jeden pan, pojawił się wyraźnie wysztyftowany i bojowym krokiem zwiedzał tą wystawę zatytułowaną Wędrówki po Morzu Czerwonym. Po jakimś czasie podszedł do mnie, przedstawił się, mówi: proszę pana, jestem kapitanem żeglugi wielkiej. Właśnie miesiąc temu powróciłem z rejsu po Morzu Czerwonym i powiem panu, że dokładnie tam tak jest. No, trudno mi to komentować. To jest transcendentalne w sposób ewidentny. No i tutaj nie tylko transcendencja, ale ta odpowiednia dawka czerwonego wina, no i odległość Kraków-Szczecin zrobiło swoje. To tak ja na chwilkę wrócę do muzyki. Czy to czerwone wino pomaga w tworzeniu muzyki? Nie pomaga. Alkohol w ogóle szkodzi twórczości. W sensie twórczości kompozytorskiej, dlatego że żartobliwy ton, który się wkrada podczas rozmowy pod wpływem, plany natychmiast są totalne, niekameralne. Po jakimś czasie ani ten ton żartobliwy nie jest żartobliwym, tylko jest dość przygnębiający, a plany okazują się bardziej kameralne, niż można sobie wyobrazić, dlatego że to wymaga przede wszystkim odpowiedzialności, że za to odpowiadamy twarzą. Natomiast muzyka jazzowa, słyszałem improwizację ponad 40-minutową pewnego muzyka jazzowego szwedzkiego. No był nawalony, można powiedzieć mocno, ale improwizował genialnie. I nie mogę mu, nie może, w tym momencie nie możemy mieć do niego pretensji o to czy tego. No. Ale myślimy, być może, że te problemy z alkoholem, jego nadmiarem czy brakiem, ale raczej nadmiarem, są naszym ogólnopolskim zwykle bardzo ciekawym zajęciem, ale i analizą. Pana zdaniem, dlaczego mieszkańcy Szczecinka powinni zobaczyć te obrazy? Nie chciałbym zbyt ekspresyjnie. Ja myślę, że warto. Warto porozumieć, bo przecież moje zajęcie polega na tym, żeby z jednej strony popisywać się, prawda, jak to mówią, a z drugiej strony, serio mówiąc, jest to taki wernisaż, to jest forma dialogu. To jest forma dialogu, co zostało wykonane, w jakiej technice, w jakiej technologii, czy to ma znaczenia podwójne, przyjrzenie się temu, czy ta pierwsza warstwa to jest prawdziwa, czy jest tam druga warstwa, czy tam jest rodzaj skojarzeń jakiś oczywistych lub mniej oczywistych, a więc to, co jest istotą malarstwa, czyli nie kino, które jest obrazami przelatującymi i jest pewną sekwencjami, natomiast malarstwo jest efektem malarstwa, jest obraz, którego powinniśmy przyglądać się szczegółom. W moim wypadku jest bardzo dużo szczegółów, one są czasem nadmiernie obsceniczne, ale są pogubione w pewnej przestrzeni. Ci, którzy dostrzegą te obsceny, które tam są faktycznie, dostrzegą, że to nie służy wyłącznie obscenicznej działalności. Natomiast one czemuś służą, one opowiadają o bycie i tak dalej, ale to już jest kwestia interpretacji widzów. Dlatego Muzeum Książąt Pomorskich w Szczecinku zaprosiło nas, za co jestem im bardzo wdzięczny. Pani Jola, która tutaj dyskretnie nam akompaniuje, jest, można powiedzieć, spiritus movens z tego wernisażu. Pomogła nam w wielu rzeczach. Mam nadzieję, że one zaistnieją dzisiaj dobrze. No i
No jeszcze parę rzeczy jest, ale nie chciałbym Państwa tutaj, nie chciałbym do końca wyczerpać tematu.